Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na wszystko. Ale ja myślę, że wy jesteście wystarczająco dojrzali i mądrzy, że to wiecie. I w zasadzie, co ja tutaj mogę wam powiedzieć dodatkowego? Myślę, że i to jest ciekawa myśl, która jest dla mnie osobiście bardzo ważna do weryfikacji. Posłuchajcie, może dacie mi w komentarzach znać, jak wy to widzicie. Osobiście myślę, że każdy jeden człowiek na Ziemi choć raz w życiu miał taką myśl w swojej własnej głowie, że chciałby popełnić samobójstwo. Myślę, że każdy choć raz w swoim życiu miał taką myśl. I teraz takie pytanie, co zrobić z taką myślą? Co zrobić z myślami samobójczymi? Co zrobić z tego typu myśleniem? Wiecie, ja dzisiaj chciałem nagrać dla was kontemplację. I chcę ją nagrać troszeczkę wcześniej, ponieważ później nie będę miał na to czasu. I tak, szukałem jakiegoś ciekawego, fajnego, duchowego tematu, ale chciałem też, aby w tej kontemplacji było coś wartościowego. Zawsze staram się, żeby w każdym jednym nagraniu było coś wartościowego. Coś, co was sprowokuje, wyrwie ze strefy komfortu i sprawi, że zaczniecie myśleć inaczej. Robię to zarówno dla was, dla waszego rozwoju, jak i dla samego siebie, dla swojego własnego rozwoju. Ale powróćmy do tego tematu. Samobójstwo. Dlaczego chcemy popełniać samobójstwo? Dlaczego chcemy się zabić? Dlaczego chcemy się zabijać? Dlaczego mamy w ogóle takie myśli? Dla mnie osobiście samobójstwo to jest taki moment, gdy nasze poczucie tożsamości, nasze ego nie wytrzymuje czegoś, nie wytrzymuje presji społecznej, nie jest w stanie poradzić sobie z idealnym wzorcem bycia idealnym. Dochodzi do jakiejś tragedii, klęski, załamania. Wszystkie drogi zostaną odcięte i czujemy się całkowicie bezradni, tak że nie widzimy żadnego sensu w życiu, nie widzimy żadnego celu. Wszystkie nasze systemy motywacji zostają całkowicie zablokowane albo wyłączone. I jedyne, o czym myślimy, to tylko i wyłącznie o tym, że chcemy się zapaść, schować pod ziemię, zniknąć z oczu ludzi wokół nas. No, chcemy po prostu się zabić. I mamy też to drugie dno, dno duchowe, jeżeli chodzi o samobójstwo, bowiem jeżeli spojrzymy na samobójstwo jako śmierć ego, nie śmierć człowieka, tylko śmierć ego. Mamy jakąś koncepcję siebie, mamy jakąś koncepcję nas, mamy nasze własne ja, nasze wyobrażenie ja i chcemy, żeby ono znikło, tak? Ja chcę, żeby znikło, więc na dobrą sprawę ja samo w sobie jest już główną motywacją do śmierci. To możemy dostrzec w tym, że to pragnienie śmierci ego jest tym samym, co autentyczne pragnienie oświecenia. To jest po prostu totalna anihilacja własnego ja, no totalne rozpuszczenie granic, chęć życia w obecności czystego, świętego spokoju i pogodzenia się z życiem, poddania się życiu, no zakończenia swojej własnej egzystencji jako iluzoryczny podmiot rzeczywistości będący wyizolowanym ja. I powiem wam szczerze, że to zrozumienie, to drugie zrozumienie, to duchowe zrozumienie uratowało mi osobiście życie. Bo ja w swoim własnym życiu miałem myśli samobójcze. Myśli, które przychodziły do mnie od samego dzieciństwa. Ja sam osobiście mam taką osobowość, taką naturę, trochę taką filozoficzną, trochę taką idealistyczną, czasami taką melancholijną, ale też jestem ekstrawertykiem. Przynajmniej tak podają różne testy osobowości i tak postrzegają mnie inni ludzie wokół mnie. I ja sam osobiście podjąłem taką decyzję, że ja chcę zbadać te wszystkie moje własne wewnętrzne tendencje, moje własne motywacje, moje własne myśli, aby lepiej zrozumieć siebie. No ale
Tak się akurat złożyło, że potrzebowałem też wiedzy z zewnątrz. I to był jeden z powodów, dlaczego zainspirowałem się do rozwoju duchowego, do tego, aby zacząć medytować, aby zgłębiać naturę jaźni jeszcze głębiej, aby dotrzeć do tego świętego spokoju, aby uzyskać bezpośrednią odpowiedź na pytanie, czym jest prawda, co tu jest prawdziwe, i poradzić sobie ze wszystkimi takimi stanami właśnie samobójczymi, nihilistycznymi, trochę depresyjnymi. Nagrywam to wideo, bo bardzo możliwe, że wielu z was ma tego typu problemy. Może jesteście młodzi, macie 14-17 lat, przechodzicie przez swój pierwszy kryzys tożsamości, poszukujecie siebie. Dalej dążycie do tego, aby być akceptowani przez rówieśników i budujecie swoją własną tożsamość i macie tego typu myśli. Ja myślę, że prędzej czy później tak zaczniecie poszukiwać. Lepiej prędzej niż później, a jeszcze lepiej, jeżeli macie wiedzę z zakresu duchowości i psychologii, abyście się nie powkręcali w te różne teorie, bo naprawdę można odlecieć i to ostro. Temat samobójstwa. Tak, wiecie, przejdę tutaj do sedna, do puenty tego nagrania, do miejsca, w którym daję wam największą wartość. Samobójstwo. Chęć popełnienia samobójstwa jest dokładnie tym samym, co chęć osiągnięcia oświecenia. I istnieją prostsze sposoby na to, aby popełnić samobójstwo, niż wieszanie się na gałęzi czy strzelanie sobie z pistoletu w głowę. Istnieją bowiem techniki duchowe, techniki medytacji, techniki uważności, techniki uwalniania od własnego ego, które pomagają w przeramowaniu tego, czym jest życie, i pozwalają odnaleźć nowy kontekst i znaczenie w życiu, które gruntują człowieka w sercu, w bezwarunkowej miłości oraz w absolucie bezpośrednio, że nie musisz popełniać samobójstwa, nie musisz się zabijać, możesz po prostu uzyskać to, czego chcesz za życia, i możesz sobie normalnie żyć i być normalnym człowiekiem, się spełniać i być szczęśliwy i zdrowy, i wszystko może być ok. Jeżeli jesteś osobą, która ma myśli samobójcze, to jedna rzecz, którą mogę tobie poradzić, to jest to, abyś nie izolował się od ludzi. Poszukaj inspiracji i natchnienia. Zacznij medytować. I pozwól sobie na to, aby odkryć znaczenie i cel w życiu na nowo. Dosłownie tak, jakbyś popełnił to samobójstwo, ale nie tak fizycznie, ale tak duchowo. Popełni samobójstwo takie duchowe, ale nie po to, żeby, powiedzmy, umrzeć na wieczność, ale po to, aby odrodzić się na nowo. Po to, abyś odbudował swój sens tożsamości na nowo, zidentyfikował się z tym, co jest dla ciebie w życiu ważne, abyś odbudował siebie na nowo i abyś wrócił do tego społeczeństwa na nowo. No bo to jest zazwyczaj to, jak wygląda podróż bohatera, tak? Zaczynamy w tym miejscu, w społeczeństwie, uciekamy z tego społeczeństwa, szukamy praktyk duchowych naszego guru, czytamy książki, odlatujemy, i to całkiem ostro. Potem zdajemy sobie sprawę, że wszystko jedno, tak? Wszystko jest jednością. No i wracamy z powrotem do tego społeczeństwa, tracąc wcześniej sens tożsamości, który nam już dłużej nie służy, odbudowujemy siebie na nowo i wracamy do świata codziennego jako całkowicie inne, nowe osoby. Taka inspiracja na dzisiaj miała być kontemplacja, ale myślę, że w takim układzie możemy to zostawić i że nawet będzie miało to dużo większą wartość dla was niż przebywanie w transie. Moje kochane mysie pysie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.